Zapraszamy na Dzień Dobry Widzowie, a Dzień Dobry Widzowie mówią wam dzisiaj Adam Sadowiak i Robert Pogorzelski. Witajcie, dzień dobry. i Adamie, Robert. byłeś wczoraj na Łodziance, oglądałeś ten sparing Widzewa. Jakbyś mógł coś pokrótce jeszcze powiedzieć, no bo chyba wszystko zostało powiedziane, ale może coś jeszcze da się wyciągnąć z tego spotkania. Znaczy, myślę, że możemy być pełni optymizmu. W dniu wczorajszym naprawdę Widzew wyglądał bardzo, bardzo dobrze, zwłaszcza w pierwszych 45 minutach i z tego możemy być zadowoleni. Druga połowa wyglądała troszkę gorzej. Dziwi mnie jednak, powiem wam szczerze, że został odpalony taki zawodnik jak Bondarenko, bo moim zdaniem rozegrał wczoraj bardzo dobre spotkanie, więc troszkę mnie dziwi taka decyzja naszego sztabu szkoleniowego. Mam nadzieję, że znajdziemy kogoś lepszego na miejsce tych zawodników, którzy zostali wczoraj odpaleni. No, cieszy mnie na pewno fakt, że zostaje Fundambu, bo zagrał wczoraj facet kapitalne zawody, strzelił bramkę, zaliczył 3 asysty i to tylko w 33 minuty. Prawda, prawda. Bardzo fajnie Fundambu się wczoraj, że tak się wyrażę, zabawił. Pierwsza połowa faktycznie, albo gdzieś tak trochę śledziłem, trochę słuchałem, bo to tak różnie wczoraj, no niestety nie było mi dane pojawić się na Łodziance ze względu na to, że obiekt był zamknięty, ale gdzieś tam mówię kątem oka, oczywiście nie ma czegoś takiego, ale patrzyłem na to i faktycznie Fundambu bardzo fajnie się pokazał, mimo tego, że grał bardzo krótko, to zrobił na tyle pozytywne wrażenie, że zostaje z nami, przynajmniej do testów medycznych do poniedziałku. No, tamta czwórka pozostałych zawodników, tak jak mówisz, została odpalona, w tym Mateusz Bondarenko, który też mi się wydawało, że zrobił bardzo dobre wrażenie, zdobył dwie bramki i chyba całkiem fajnie się zaprezentował, no ale decyzja sztabu szkoleniowego jest taka, że nie będzie występował w łódzkiej drużynie, były piłkarz Tomilu Olsztyn. Jeżeli ma być za niego ktoś lepszy, ktoś bardziej klasowym obrońcą, to ja oczywiście nie mam z tym żadnego problemu. Może Bondarenko u nas nie występować, jeżeli w zamian za niego będzie ktoś lepszy. Dokładnie tak. To tyle chyba, jeśli chodzi o zawodników testowanych, natomiast chciałbym jeszcze wrócić do tych, którzy nie mają obecnie kontraktu z Widzewem, czyli Przemek Banaszak, Michael Amejo i Daniel Mąka, bo według mnie najlepiej z tej całej trójki wypadł ten ostatni, strzelił bramkę, więc mam nadzieję, że to był taki jasny sygnał do naszego sztabu szkoleniowego: panowie, ja chcę tutaj grać, ja chcę tu zostać, ja chcę pomóc temu Widzewowi, no ale ta decyzja nie należy do nas, więc zobaczymy, jak to będzie. Jak najbardziej. Też nie sposób się z tobą zgodzić. Bramka Daniela Mąki była bardzo ładna, bardzo urokliwa. Generalnie zespół Pogoni Grodzisk Mazowiecki wyglądał słabo. No, naprawdę piłkarze spod Warszawy zagrali bardzo kiepskie spotkanie i nie było tutaj powodu, żeby piłkarze Widzewa nie odnieśli wysokiego zwycięstwa. To ostatecznie skończyło się 9-1. No, co nie strzelili, to wchodziło, tak? Ta dziurawa bardzo obrona była graczy z Grodziska. No, fajny trening strzelecki, tak to chyba można określić. Pobiegane w tym okropnym upale, trochę kondycyjnie chłopaki pograli. No, pierwszy sparring bez kontuzji, to no, nie licząc Fundambu, który tam jakiś drobny uraz, ale to jest zawodnik testowany. Bez kontuzji, najważniejsze, tak jak wspomniałem wczoraj rano, Marcin Robak też nie grał ze względu na jakiś tam drobny uraz. Krystian Nowak też mógł grać, ale no ze względu na to, żeby za szybko nie wrócił do grania, to lepiej dzień poczekać niż potem, tak jak mówi trener Dobi, 2 tygodnie wypaść ze składu, także Krystian Nowak jeszcze też nie. No ale to jest kwestia czasu, jak Robak, Nowak i Przemek Kita wrócą do pełnej sprawności. Bardzo dobra decyzja trenera moim zdaniem odnośnie tej dwójki, czyli Marcina Robaka i Krystiana Nowaka. Krzysztof Stanowski potwierdził w dniu wczorajszym, że Fundambu zostaje w Łodzi i w poniedziałek ma przejść testy medyczne. Było mnóstwo komentarzy pod jego postem, czy jego zdaniem ten zawodnik wytrzyma kondycyjnie. To wszystko powiedział, że nie ma się o co martwić, że wszystko będzie w jak najlepszym
porządku. Więc pozostaje nam tylko poczekać. Był oczywiście też Patryk Mucha, który jest przymierzany również do podpisania kontraktu z naszym klubem. On niestety nie zagrał. Więc myślę, że... To, ale pojawił się, jeżeli taki zawodnik pojawia się tego dnia na sparingu, to wyraźnie daje sygnał, że jest blisko czegoś, no widocznie może testy medyczne, jeszcze nie pamiętam, czy te testy medyczne Mucha już miał, czy nie miał, widocznie jeszcze ustalane są jakieś tam szczegóły, że nie mógł zagrać wczoraj w sparingu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Niemniej jednak, no tak jak mówię, tutaj też lepiej dzień poczekać niż mieć potem problem, tak? Także lepiej, że nie zagra. Zdąży się nagrać jeszcze chłop pewnie w tym łódzkim klubie. Właśnie, a z drugiej strony wydaje mi się, że to jest człowiek, do którego pełne zaufanie ma nasz trener Grady Dobby, bo przecież przypomnijmy, że Patryk Mucha to jest były zawodnik Górnika Borgowice, którego trener prowadził w poprzednim sezonie. Dokładnie tak, więc trener Dobby zna pewnie byłego członka swojego gangu Albanii z Polkowic, więc nie ma tutaj mieć żadnych pretensji. Oddajemy trenerowi to, co trenerskie, tak, niech sobie sam działa. Ma wolną rękę, ma zaufanie, niech robi tak, jak uważa. Adamie, proponuję zacząć od kartki z kalendarza, bo trochę tych ciekawostek udało mi się wyciągnąć na dzień 9 sierpnia. Zacznę może tak, 9 sierpnia zeszłego roku, 2019 roku, graliśmy u siebie z Błękitnymi Stargard. Wygraliśmy tamto spotkanie 2-0, to był początek nowego sezonu. My wtedy wróciliśmy po spotkaniu z Olimpią Elbląg na wyjeździe, który zremisowaliśmy 1-1. I potem w sobotę wygraliśmy z błękitnymi Stargard 2-0. Bramki strzelili wtedy Przemek Kita i Marcin Robak z karnego. Tak to wtedy wyglądało. Pewnie pamiętasz to spotkanie doskonale. I wtedy pamiętasz, że Przemek Kita zszedł z urazem wtedy. Tak, zgadza się. Byłem na tym spotkaniu. To był ostatni mecz Widzewa przed moim urlopem. Na następny dzień wyjechałem sobie do Dusselejowa odpoczywać. To był bodajże piątek, o ile się nie tak, mylę. Tak, tak. Tak, to był piątek, bo chyba ze względu na to, że w sobotę grał ŁKS albo coś takiego miało miejsce i no i oczywiście policja jak zwykle nie miała możliwości, żeby zabezpieczyć dwie imprezy masowe jednego dnia, więc mecz został przełożony na piątek na godzinę 19:00. 10. Tak jak przypominam, wygraliśmy 2-0. Bardzo dużo widzewskich akcentów mamy dzisiaj w związku z urodzinami, z dniem 9 sierpnia. Mamy tak, pierwszą osobą 35. urodziny obchodzi dzisiaj były nasz australijski napastnik Nathan Caldwell. Był taki zawodnik, który występował na jesień sezonu 2004-2005. W Widzewie, jakimś tam nie zapisał się szczególnie na kartach historii, strzelił jedną bramkę w spotkaniu ze Szczakowianką Jaworzno 21 sierpnia 2004 roku, rozegrał w Widzewie 13 meczów, jedna bramka, dwie żółte kartki, Nathan Caldwell. Był taki piłkarz. Był, pamiętam, on chyba strzelił właśnie bramkę jedną, jedyną, ale to była bramka bardzo, bardzo, bardzo ważna dla nas, bo dała nam zwycięstwo wtedy w 1-0. Dokładnie tak, wygraliśmy wtedy 1-0 i to była jedyna bramka strzelona w tamtym spotkaniu. 48. urodziny obchodzi kolejny napastnik, który występował w Widzewie w sezonie 9-7, 9-8, 9-8, 9-9 i 9-9 2000, to Zbigniew Czajkowski. Przyznam się szczerze, że gdzieś mi ten zawodnik umknął z mojej pamięci, ale widocznie był taki napastnik, który strzelił bramkę w Częstochowie w 98 roku, rozegrał w Widzewie, już mówię, 21 spotkań i potem przeszedł do Odry Opole. Dwie bramki strzelił łącznie Zbigniew Czajkowski. Był taki zawodnik też, ja osobiście nie pamiętam, gdzieś mi naprawdę uciekło ja z pamięci. Ja pamiętam nazwisko, ale jakbym miał powiedzieć człowieka, to tak średnio.
No właśnie, właśnie. Gdzieś tam się w tych kadrach przewijał ten zawodnik, ale jak miałbym go faktycznie gdzieś tam przypisać, to miałbym z tym przeogromny problem. I teraz takie dwa bardzo ciekawe nazwiska. Zaczniemy może od tego, który całkiem niedawno grał w Widzewie, obecnie występuje. Dobra, Adam, zagadka. Obecny piłkarz Sokoła Ostróda grał w zespole wcześniej ROF Rybnik, gry w Wejherowo, do którego przeszedł z Widzewa. Czy wiesz, o kim mówię? Widzę. Napastnik. Napastnik, który tak, Piotr Okuniewicz. A, tak, Piotr, tak. Piotr Rzeczywiście mówię. Okuniewicz, tak. Obecnie gra w Ostrudzie, wcześniej grał w ROWie Rybnik, z którym też my się mierzyliśmy wtedy w sezonie 18-19. Piotr Okuniewicz, który miał krótki epizod w Widzewie, bo tylko wiosna 2017 roku strzelił 3 bramki. Jedną w spotkaniu z rezerwami Legii, drugą bramkę strzelił na Ursusie Warszawa na wyjeździe i z rezerwami Jagiellonii. Spotkań w Widzewie rozegrał 12. Strzelił, tak jak mówię, 3 bramki i obchodzi Piotr Okuniewicz dzisiaj 27 urodziny. Także wszystkiego najlepszego dla Piotra. I ostatnim zawodnikiem, który dzisiaj obchodził urodziny, to piłkarz, który tych spotkań w Widzewie rozegrał bardzo dużo i bardzo dużo strzelił bramek. Strzelał bardzo dużo bramek. To był napastnik, bardzo skuteczny napastnik. I o kim mowa? Mowa o Bartłomieju Grzelaku. 39 urodziny obchodzi dzisiaj Bartłomiej Grzelak. Pamiętasz też takiego napastnika zapewne? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I chciałbym, żebyśmy mieli jeszcze oprócz Marcina Robaka takiego napastnika jak Bartek, to myślę, żebyśmy zjedli tą ligę na śniadanie, mój drogi. Jakbyśmy mieli Tak, dokładnie taki takim. duet napastników. Taki duet napastników był oczywiście bardzo skuteczny i faktycznie wciągnęlibyśmy tą ligę lewą dziurką i za chwilę prawą dziurką ją oddali, bo to tak po prostu na miękko byśmy ją wzięli. Ja pamiętam doskonale Bartka Grzelaka. Pamiętam jego kilka bramek, na przykład bramkę na wyjeździe w Gdańsku, gdzie prowadziliśmy 1-0. To był początek wakacji też wtedy. Graliśmy wtedy, pamiętam, na starym stadionie Lechii Gdańsk przy ulicy Traugutta i Bartek wyprowadził wtedy Widzew na prowadzenie, ale najbardziej chyba pamiętasz może bramkę Bartka Grzelaka w spotkaniu z Heko Czerwno, które graliśmy. Przez cały mecz nie potrafiliśmy strzelić bramkę zespołowi Heko, tak się ta gra kompletnie nam nie układała. Po czym w 94. minucie Grzelak przejął piłkę przed polem karnym i z takiego potężnego voleja zdecydował się na strzał rozpaczy, a wyszedł mu z tego chyba strzał życia. O Wtedy tak, bramka wpadła w pamiętam, pamiętam. 90. Jezus, no to było coś niesamowitego. Ja pamiętam takiego eksplozji radości. Nie jestem sobie w stanie przypomnieć, ale pamiętam jeszcze Bartka Grzelaka z derbów wygranych na O tak, ŁKS-ie 3 do 1, tak, gdzie cztery. dwie bramki strzelił. Cztery chyba nawet wtedy było, mi się wydaje. 3-1 wtedy, nie, 3-1, 2006 rok. 3-1 wtedy wygraliśmy. I A dwie bramki strzelił wtedy Bartek Grzelak. wtedy mieliśmy też fajną pachę, bo był i Bartosz, Iwan, i Kamil Kuzera w tych meczach, więc. Więc to Kuzara naprawdę. wtedy też strzelił bramkę. Oj, wtedy ŁKS nie będzie dobrze wspominał tamtych derbów z tego co pamiętam, bo nie dość, że przegrał, to jeszcze pod innymi względami też został troszeczkę upokorzony. Pamiętam doskonale. Oj, to były piękne, piękne derbowe czasy, które niestety już chyba nie wrócą, także. No, ja chciałem ci przypomnieć, że my będziemy grać z ŁKS-em już w drugiej kolejce, tylko że pierwsze derby będą na Piłsudskiego, a później kolejne na Areja Unii, także wrócą, No tak, wrócą. tylko wiesz, ja pamiętam tamte derby, gdzie przychodziło 6,5 tysiąca kibiców Widzewa, wszyscy stali upchnięci na tym sektorze, A no na tak, sektorze na pod Aleja tamtym Unii, względem gdzie może być ciężko. właśnie, gdzie faktycznie było naprawdę mnóstwo kibiców Widzewa, taka czerwona horda szła przez miasto, generalnie wpuszczali wszystkich, kogo się dało, z biletem, bez biletu, na jeden bilet wchodziło, przepraszam, po kilka osób i wtedy nie było żadnych problemów, a teraz jest ograniczona liczba ludzi na sektorze, więc, a zwłaszcza jak to derby, no to jak policja usłyszy hasło derby, to powie, no to zamykamy, bo tam remont krzesełek, bo tam siatka jest dziurawa, bo droga dojazdowa jest krzywa i nie możemy dojechać i zawsze wymyślam jakiś argument, żeby kibice jednak nie pojawili się na tym spotkaniu, więc wracając do tematu, Bartek Grzelak, 39 urodziny, wszystkiego najlepszego. I to tak tyle, jeżeli chodzi o tą widzewską kartkę z kalendarza. Taką najbliższą, no nie będę wracał tutaj do spotkań rozgrywanych X lat temu. Chciałem tylko przypomnieć tutaj ten mecz z błękitnymi Stargard 2009 rok. 2-0. Mecz w piątek, pamiętam. No to tak, to rzeczywiście można by.
Można by się cieszyć z tego. Słuchaj, nie wiem, może ty podpowiesz, bo widzę, że w mediach po raz kolejny rozgorzała wielka burza na temat Adama Radwańskiego. Czy ty może coś wiesz o tym, co się zadziało? Bo Nie mam pojęcia. Oficjalna informacja jest taka, że Adam Radwański przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale tak naprawdę co się z tym człowiekiem stało, to nikt nie wie. Gdzieś to jego nazwisko nigdzie nie wypływa, nie wiadomo gdzie on się podziewa, nie wiadomo co się z nim stało. No takie, przyznam się szczerze, słabe zachowanie, tak się nie powinno moim zdaniem robić i tak nie powinno się postępować. No jeżeli Adam ma jakieś ale co do klubu, co do sytuacji, która miała miejsce, no to powinien to powiedzieć, powinna się jakaś informacja oficjalna pojawić. Adam Radwański ma dosyć grania w Widzewie i odchodzi i tyle. Żebyśmy mieli wszyscy jasność, ale no, gdzie to się pojawia, ja niestety nie mam zielonego pojęcia. Mediów społecznościowych niestety nie posiadam, więc nie śledzę tego tak naprawdę. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jeżeli masz jakieś większe informacje o tym, na jaki temat rozgorzała ta burza, no to chętnie się dowiem. Wiesz co, nie mam pojęcia, ale widać, myślę, że to już jest wszystko na ostatniej prostej i za chwilę przeczytamy w mediach, że Adam Radwański żegna się z Widzewem, bo no myślę, że ta saga to już trwa zdecydowanie za długo i trzeba coś z tym zrobić, bo sezon za chwilę się rozpoczyna w sobotę, tak jak już wczoraj rozmawialiśmy, pierwszy mecz oficjalny o stawkę, 1.32 Pucharu Polski i mam nadzieję, że my tam już wystąpimy w jakimś takim składzie, który będzie nam walczył o ligowe punkty, więc... Właśnie, właśnie, został tydzień czasu, także my mamy wyjazd do Skierniewic, wyjazd do zespołu też trzecioligowego, a wiadomo jak to, niby to są zespoły z niższych lig, ale one potrafią się spiąć, potrafią narobić nam bólu. To jest zespół trzecia liga, tak jak dobrze mówię, trzecia liga. Unia Skierniewice teraz ten weekend przegrała na wyjeździe z Olimpią Zambrów. 2 do 0. 2 do 0, tak, dokładnie, dokładnie, tak, także w takim stylu przyjdzie nam zagrać, no, zwłaszcza, że Pogoń Grodzisk Mazowiecki to jest zespół, który gra w tej samej lidze, co Unia Skierniewice, właśnie tak też mi się wydawało, że tak to, takie to miało miejsce, no ciekawe jak oni się spiszą tak naprawdę. No tak, bo Pogoń wczoraj miała grać spotkanie z Legionową, ale Legionowia jednak zdecydowała się, że pojedzie do Stargardu na Puchar Polski, tam przegrała swoje spotkanie 0-2. Natomiast dwie rzeczy, które jeszcze chciałbym poruszyć i powiedzieć, to wczoraj bardzo, bardzo miła niespodzianka w Kutnie, mój drogi. Beniaminek Ligi, Sanbus Kutno pokonał, uwaga, uwaga, 2-1 u siebie Polonię Warszawa. O proszę, o proszę. Znaczy widziałem, że taki mecz miał miejsce, jednak nie śledziłem tego, ale jak najbardziej trzeba faktycznie teraz klubowi z Kutna, o jest, faktycznie mam to otwarte, trzeba klubowi z Kutna oddać to, co kutnowskie, że Beniaminek pokonał Polonię Warszawa 2-1. No fajnie, bardzo, bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Trzeba będzie być może zajrzeć dziś na jakieś spotkanie klubu sportowego Kutno i zobaczyć, co tam chłopaki prezentują sobą. A propos jeszcze spotkania, przepraszam, że wrócę Unii Skierniewice, to wiem, że z kontuzją mecz zakończył Marcin Piekowski. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego i że Pieniu będzie w stanie zagrać z nami za tydzień. Miejmy taką nadzieję. Oj tak, bo na pewno Marcin by chciał przypomnieć się kibicom Widzewa, zagrać przeciwko swojemu byłemu klubowi. No i jeszcze... No pecha ma chłopak, tak, naprawdę ma tak. Ogromnego pecha, a wiem, że jest naprawdę bardzo, bardzo ambitnym człowiekiem. No. To się zgadza, no i jeszcze również przyjemna informacja. Wczoraj drużyna Ruchu Chorzów odniosła drugie zwycięstwo w swoich ligowych rozgrywkach, także podopieczni Łukasza Berety po dwóch meczach w trzeciej grupie ligi drugiej, wygrali tym razem 4-1, a więc bardzo tak, fajnie to grali w bardzo Gaci. Ciekawej miejscowości Gaci, w Gaciach, nie wiem jak to się tam odmienia, zespół fotohigiena Gać, generalnie tak, Ruch Chorzów pojechał do Gaciów, w Gaciach grał i odniósł zwycięstwo 4,
4-1. Także Ruch się odbudowywuje. Miejmy nadzieję, że też wróci na właściwe tory i zameldują się prędzej czy później niebiescy. Najpierw w drugiej lidze, potem w pierwszej, potem wrócą na właściwe miejsce, czyli do Ekstraklasy, no bo to przypominam 14 czy 15-krotny mistrz Polski, także tam miejsce na pewno nie jest w tak niskich ligach. Adamie, co my dzisiaj mamy? W ogóle tak, oczywiście zapomnieliśmy powiedzieć, że linia telefoniczna jest otwarta. Zresztą i tak do nas nikt nigdy nie dzwoni, bo ludzie śpią o tej porze. Tak, to prawda. To prawda, chyba że się komuś wybitnie ludzi to do nas wtedy zadzwoni. Niemniej jednak można powiedzieć, że jeszcze mamy 8 minut, linia telefoniczna jest otwarta, więc możecie do nas jak najbardziej dzwonić. Możecie pisać na mediach społecznościowych, które Adam tutaj śledzi, bo ja tak jak wspomniałem, nie używam. Niemniej jednak mamy dzisiaj niedzielę, mamy dzisiaj 9 sierpnia, za chwilę Państwu przedstawimy ramówkę. Także Adam, jakbyś mógł tutaj przedstawić naszym słuchaczom ramóweczkę, to będę Ci bardzo wdzięczny. Pędzę, lecę, już to robię, mój drogi przyjacielu. O godzinie 10:00 powtórka wczorajszej Czerwonej Łodziej Podwodnej Maciej Cholewiński, Piotr Rodziewicz. O godzinie 11:00 powtórka również wczorajszej audycji podsumowanie sezonu pionu sportowego naszej kochanej drużyny. O godzinie 12:00 prześwietlenie pierwszej ligi Kestychy, to twoja audycja, słuchałem wczoraj i zachęcam bardzo gorąco do posłuchania powtórki, jeżeli ktoś nie mógł. Mówisz, że było warto? Dobrze, tak, wyszło? Było warto, no to wyszło dobrze. Bardzo fajnie, wyszło bardzo dobrze. O godzinie 13 do 15 powtórka komentarza z wczorajszego meczu Widzewa z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Moja skromna osoba, zapraszam bardzo serdecznie na tą powtóreczkę. O godzinie 20 drużyna dekady Łukasz Sosenkiewicz. Z tego, co mi wiadomo, to chyba będzie wywiad z Marcinem Rybakiem, prawda? Nie, po weekendzie ma być, z tego, co wiem. A, po weekendzie ma być, to też coś ciekawe. Takiego, gdzieś mi tam coś mignęło chyba, więc powinno być chyba po weekendzie. No i o 21:00 zapraszamy, tak. Tak. I o rozmowy totalnie swobodne, tak. Na rozmowy. Gdzie ja z Łukaszem Sosenkiewiczem będę miał przyjemność porozmawiać z jednym z gości. Tutaj już mi Łukasz potwierdził, że Damian Seweryn będzie naszym gościem w niedzielę dzisiaj o 21:00. Także serdecznie zapraszamy. No powiem Ci, Adam, że my tu dzisiaj tak naprawdę królujemy w radio. No bo tak, jesteśmy od rana między 9:30 a 10:00. No, potem jest powtórka mojej audycji prześwietlenie. Potem ja wieczorem jeszcze gaszę światło razem z Łukaszem Sosenkiewiczem. Twoja powtórka meczu widzę w Pogoń Grodzisk Mazowiecki, także my tu tutaj trzymamy dzisiaj radio w swoich rękach, tak naprawdę. Tak jest, dokładnie tak. Tak. Zapalamy światło i gasimy światło. Zapalimy światło i gasimy światło jeszcze tak na koniec. Zerknę może z czystej ciekawości, bo dzisiaj też nie ma trybuny prasowej, więc zerknę może, co my tu mamy w mediach dzisiaj. No tak na szybko można. No co powiedzieliśmy, tak, tych czterech zawodników kończy testy, to jest chyba taka najważniejsza, tak. Najważniejsza informacja. Niestety nie śledziłem, czy pan Dariusz Kuczmara coś ciekawego dzisiaj na dzienniku wrzucił. Tak naprawdę nie wiem, czy wstawił coś, czy tak jak Maciek Wojciechowski wczoraj powiedział, czy wziął leki, czy nie wziął, czy po lekach wstawił, czy nie wstawił. Nie wiem, to by trzeba by to zweryfikować. Mamy jeszcze chwilę czasu. Nie, natomiast na dzienniku łódzkim jest napisany news pana Jacka Czaplewskiego. Transfery Marwile Fundamu podpisze kontrakt z Widzewem. Łódź zostały testy medyczne. No, na przykład. No to taką informację my też wiemy tak naprawdę. Tak. No ale testy są jutro, więc to ciekawe, jak on wypadnie w testach. No, co z tego, że dobrze wypadł na spotkaniu, jak się okaże, że po tym urazie, który odniósł teraz w spotkaniu z Pogonią Grodzisk, może się okaże, że się nie będzie nadawał. Niemniej jednak na pewno nie jest to zawodnik do pierwszego składu, gdzieś tam takiego typu chyba jak Christopher Maniago, czyli żeby wejść i narobić potem trochę zamieszania. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i jeszcze tak na szybko, widzę, jak pisze, że sporo sparingów. No i między innymi ŁKS rozegrał te sparingi nawet dwa. Najpierw porażka z Koroną Kielce 4-2. I no potem niespodzianka, tak, chyba. Bo pokonali piłkarze ŁKS-u Stal Mielec w drugim spotkaniu.
Co bym O się tak. nie spodziewał chyba. Nie spodziewałbym się takiego. Nie, ale przecież oni to są sparingi, także to. To mamy grać, mamy ćwiczyć, żeby później odpalić na początek sezonu, więc tak naprawdę nie ma co tutaj do tego przykładać większej wagi, moim zdaniem. Dokładnie. No cóż, moi drogi, 9:57. Myślę, że możemy powolutku kończyć, więc za dzisiejsze dzień dobry widzowie, dziękuję Wam niezwykle ciepło i serdecznie. Robert Pogorzelski, bardzo dziękuję. Zapraszam na blok powtórkowy i słyszymy się wieczorem na żywo. Tak jest. Ja również bardzo dziękuję. Adam Sadowiak, do widzenia. Trzymajcie się. Cześć. Miłej niedzieli. Sponsorem audycji była firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.